Okej, witam Was bardzo serdecznie w nowej odsłonie naszego vloga, który teraz będzie wyglądał nieco inaczej. Zaczynamy trening, jest niedziela, przechodzę ponownie na plan crossfit.com, ponieważ skończyłem swoją przygodę półtoraroczną z tylko i wyłącznie treningiem kettlebell. Chciałbym znowu wrócić troszeczkę bardziej do treningów crossfitowych i tak to będzie wyglądało dzisiaj. Na razie troszeczkę rozciągania, potem trening gimnastyczny i główna część, czyli trening ze strony crossfit.com. Na zewnątrz, zobaczyć jak tam słoneczko świeci. Otworzyłem obie bramy, od razu zrobiło się troszeczkę jaśniej i przyjemniej. Ludzie zaczynają pytać, czy czasami nie potrzebujemy sprzętu. Jeden pan chciał sprzedać nam bieżnię elektryczną, prawie nową. Niestety musiałem odmówić, ponieważ nie potrzebujemy bieżni, mamy na zewnątrz bieżnię. Wersja treningu gimnastycznego według gymnasticbodies.com, metodologia coacha Sumera. Jeżeli ktoś nie zna tego, o co chodzi, najlepiej wejść sobie na stronę gymnasticbodies.com, zobaczyć, o co chodzi. Różne programy przygotowujące do stania na rękach, przede wszystkim to, co ja robię, co jest moim największym zmartwieniem, słabością. Przede wszystkim mobilność obręczy parkowej, kręgosłupa w górnej części, z tym co wiele osób walczy. Chcecie zobaczyć jak to zrobić, obserwujcie te filmy na kanał, a przede wszystkim jeżeli chcecie się poważnie za to zabrać, wejdźcie na stronkę, wykupcie sobie program i róbcie go lub przyjdźcie do nas na zajęcia, gdzie będziecie mieć szansę również tego typu ćwiczenia robić. Na tej samej stronie możecie znaleźć program na mostek, na różne inne gimnastyczne ćwiczenia, poziomki i tego typu rzeczy. Wszystko to, co potrzebne jest do pracy bez ciężarów. Druga część to będzie trening crossfit.com. Tak więc kontynuujemy na razie tą pierwszą, w której robimy przede wszystkim ćwiczenia gimnastyczne, które widzieliście już poprzednio, pompeczki różnego rodzaju. A na koniec będzie też trochę stania na rękach, trochę tak zwanych tapsów, czyli dotknięć ramion. Zobaczymy jak to wychodzi, na razie dość kiepsko. Należy zrobić 5 takich serii po 4 różne ćwiczenia. Jak widzicie, pierwsze z tych ćwiczeń z pompka na zewnętrznej stronie dłoni z rozłożeniem jej. Kompletnie nie wiem jak to się w polsku nazywa. W każdym razie jest tam progresywnie od powtórzeń przy ścianie, później na kolanach. Dopiero potem robimy ten wariant, który tutaj widać. Wasze są najtrudniejsze, wymagane większe siły nadgarstków, które uważam za swoją słabość na dzień dzisiejszy jeszcze.
pracuję nad tym. Nie jest już tak źle na pewno, jak mogłoby być, czyli nie robię tego ani przy ścianie, ani na kolanach, chociaż po przerwie kilkumiesięcznej ostatnio, gdy zaczynałem, trzeba było robić to na kolanach. Pierwsze serie były na macie, miękko, powierzchnia, trochę łatwiej to zrobić. Teraz już na podłodze, więc idzie dobrze. Drugie ćwiczonko to były tąbki, w których odrywamy tylko połowę dłoni, czyli zostałem przyklejone palce do ziemi. Druga część dłoni zostaje oderwana w momencie, kiedy wychodzimy do góry. Również na samym początku swojej drogi, przygody z tym ćwiczeniem będziecie robili 2, 3 powtórzenia, 4, 5, dopiero pod koniec. I również najpierw przy ścianie, potem na kolankach, a dopiero potem wchodzimy na robienie zwykłych popek. Trzecie ćwiczenie, piątki. Tak samo progres od mniejszej ilości powtórzeń przez ścianę, przez kolana. I dopiero potem na końcu te popeczki na palcach. Troszeczkę ćwiczeń dodatkowych, tak zwany arm bar, który otwiera naszą klatkę piersiową, oprócz barkową. Doskonale wpływa na późniejszą pozycję overhead, którą będziemy dzisiaj musieli dysponować dość dobrze. Czeka nas 7 serii po 3 push pressy, czyli wycisk do podrzut, raka, progresywny ciężar, zwiększamy w górę. Zaczniemy oczywiście od swojego grypu, zaczniemy od małych ciężarów, podrzut na sztangę. Nie możemy popełnić tego błędu, żeby od razu atakować nasze ciężary. Ale jeszcze chwilę dowiem się do statystyki. Kierunko ćwiczonko pochodzi ze świata Flexible Steel, Strong First. Metodologie troszeczkę inne niż CrossFit, aczkolwiek czerpiemy tutaj z różnych światów. Staramy się wykorzystywać ćwiczenia, które jak najlepiej wpływają na naszą sprawność, a zatem nic nas tutaj nie dzieli, żeby używać tych ćwiczeń. Jeżeli robicie CrossFit, robicie cokolwiek innego, żaden problem, możecie jak najbardziej używać tych ćwiczeń. Powodzenia. Teraz ta trudniejsza część tej partii gimnastycznej, czyli praca przy ścianie, unoszenie rąk do barków. Zobaczymy, jak to pójdzie. I koniecznie, tak jakbym chciał, jest to dla mnie trudny ruch ze względu na tutaj ograniczenia mobilnościowe, nad którymi pracujemy. Aczkolwiek jest to długa, żmudna praca, jak większość z Was wie, jeżeli miała tego typu problemy. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. Nie jest to łatwe dla mnie. Widać, pozycja nie jest też idealna. Ale co? Trzeba robić. Próbować poprawiać mobilność przede wszystkim. To będzie miało największy wpływ na to, jak łatwo będzie tę pozycję utrzymać. No z czasem, gdy zaczęliśmy od 3-6 powtórzeń, teraz robimy 12 czy po 6 na stronę, już jest coraz lepiej. Do tego również przepisane są odpowiednie ćwiczenia rozciągające pomiędzy tymi seriami, które należy zrobić tak, aby w programie, który jest online udostępniony, można było przesunąć się dalej. Jeżeli mamy problem z jakimś ćwiczeniem, system automatycznie zatrzymuje nas na danym poziomie. Tutaj zebrało się sporo ruchów wybuchających, ponieważ, jak dobrze wiecie, CrossFit.com będzie druga część programu dzisiaj i tam mamy push press. O dość dużej formie, dużej ilości, objętości tych pompek w stanie na rękach, to jeszcze wejdziemy na sztangę po raz pierwszy od dłuższego czasu, dlatego będzie to taka kontrolna forma dzisiaj sprawdzianu, na jakim poziomie jestem po dość dłuższym czasie nieobcowania ze sztangą, tak?
Będzie lekko, tam tego nie było i parki są nieprzyzwyczajone, ale dlatego właśnie trenujemy, żeby się przyzwyczaić, żeby wzmocnić się i poprawić pracę różnymi elementami, kettle, hantle, sztangi, piłki, cokolwiek na co dzień nie znajdziecie, przenosimy to na głowę po to, żeby mieć sprawę. Miejmy nadzieję, że taka muzyka pozwoli podnieść troszeczkę więcej. Power będzie lepszy. Zobaczymy. Pierwsze serie 20-30 kg, taka rozgrzeweczka. 40 to jest dużo, dużo poniżej moich możliwości, aczkolwiek świadomie nie chcę wkraczać w taki teren, gdzie dawno nie byłem. Mięśnie nie są przygotowane, ścięgna troszeczkę może jeszcze potrzebują dodatkowo czasu i lepiej byłoby chyba jeszcze dać im trochę szansę się przyzwyczaić do tych większych tonażów, które wcześniej przerzucałem bezproblemowo na rozgrzewce nawet, aczkolwiek dzisiaj wolę dać sobie szansę na to, żeby organizm się przystosował, nie przegiąć. Wchodzę na plan 3 plus 1, czyli 3 dni pracy, 1 dzień odpoczynku, gdzie treningi będą dla mnie nieznane. To znaczy, że jutro trening, który wyjdzie w poniedziałek, czyli dzisiaj jest niedziela, rano wstając, budzę się, patrzę sobie na telefonie, co mnie czeka. Mając tak zajęty dzień jak ja, czyli opiekując się tutaj mocy do wszystkich sprawami związanymi, nie jestem w stanie za bardzo przewidzieć, co mnie czeka, dlatego nie chcę, póki jest to początek, przeginać. Gdy będziemy szli dalej tym planem, na pewno intensywność dużo bardziej zwiększymy. A dzisiaj na spokojnie. Okay. Po szybkiej zmianie urządzenia nagrywającego, które wyczerpało baterię, nie przewidywałem nic takiego, wiadomo, że jest to pewnie codzienność. Atakujemy kolejny ciężar, pierwsza seria 40 kg, tylko po to, żeby dobrze przygotować barki. Na tej katerce cała kla powinien się skończyć, jeżeli będziemy co 5 kg dodawać 70 kg. Moim zdaniem może być to zbyt wiele dzisiaj, więc będziemy prawdopodobnie chcieli ten plan troszeczkę zminimalizować, troszeczkę obniżyć te ciężary. Zobaczymy, jak będzie szło. Jeżeli nie będzie przeciwwskazań, no to na pewno postaram się zrobić to, co założyłem, aczkolwiek jestem bardzo ambitny na dzisiaj. Patrząc na moje poprzednie wyniki, 85, pamiętam dobrze, że robiłem bez problemu. Okej, okay, działamy. Powolutku, zwiększam ten ciężar. 40 wydawało się na początku troszeczkę inne, no bo dotychczas były to ciężary mniej więcej zbliżone do tego, co robiłem. Dwa kettle 20, 24 kg, 28 góra, to było 56, aczkolwiek z odważnikami kulowymi troszeczkę jest trudniej. A tutaj po tygodniowym urlopie również troszeczkę siły spadek jest odczuwalny. Zobaczymy, nie będziemy się dzisiaj szarpać zbytnio na przesadnie duże ciężary, ponieważ no, zazwyczaj nie ma to po prostu sensu, chociaż wiadomo, że są ambicje i chęci, ale może to nie być najlepszy pomysł, więc zobaczymy. Już ta 50 była pierwsze powtórzenie, bardzo łatwe drugie, średnie trzecie takie sobie, ale bezproblemowo poszło w górę. Zobaczymy, co się teraz będzie działo. 55 kg, niedużo. Nie chcę przesadzać, czuję już wpływ tego ciężaru na siebie, mimo że są dla mnie psychicznie lekki. Ciało nie nadąża jeszcze za tym i nie warto ryzykować tutaj kontuzji. Będę coraz bardziej intensywnie trenował, z upływem czasu wracał do tej sprawności, którą chcę posiadać od pewnego czasu, którą troszeczkę zaniedbałem, przyznaję się, i jest to pewien rodzaj kompromis, który trzeba podjąć ze sobą samym i
po prostu nie atakować zbyt szybko, zbyt wcześnie. To jest moja taka rada dla osób, które nie znają swojego ciała. Ja doskonale wiem, na co mnie stać i wiem, że byłbym w stanie to wypchnąć na głowę, aczkolwiek tutaj blokuje mnie jeszcze troszeczkę ten brak mobilności, z którego doskonale sobie zdaję sprawę. Będziemy nad tym pracować. Siódma seria zakończona. Jestem zadowolony, na pewno fajnie było zrobić coś takiego ponownie po dłuższej przerwie. Czy jestem w 100% zadowolony? Na pewno nie, ponieważ brakuje tutaj jeszcze dwóch elementów, które są najbardziej istotne. Siła, której było troszeczkę, moja mobilność, nad którą pracuję. Trochę wynikowa, dużej ilości czasu spędzanego przy komputerze. Wiek, może nie do końca, ale też trochę robię swoje, nie na to nie zwracam aż tak uwagi. No i co, fajny trening. Troszeczkę.